Witam Was tutaj, czyś i czem, a widzonosz i dzisiaj nie będę mówić Wam o Warszawie Zachodniej, o peronach, czy też o Torowisku Zachodnim. Dzisiaj powiem o Torowisku Wschodnim, gdzie aktualnie linia średnicowa jest zwężona dosyć mocno z wszystkich czterech torów działają tylko dwa. Jeden tor podmiejski, jeden tor dalekobieżny. I o ile jeden tor dalekobieżny nie zostanie oddany do użytku już 9 stycznia, o tyle jeden tor podmiejski zostanie, ponieważ aktualnie jest wyłączony głównie ze względu bezpieczeństwa i technicznych, jeżeli chodzi o prace tutaj związane z przebudową. A tutaj taki lekki smaczek tego, co zobaczycie już niedługo w filmie z Warszawy Zachodniej, z tej części, ale to jeszcze poczekacie sobie tak z tydzień, dwa żeby to się faktycznie pozmieniało w stosunku do tego, co się działo w grudniu na Warszawie Zachodniej, bo tutaj faktycznie teraz są na trzy perony, tam peron piąty, czwarty i trzeci, drugi i pierwszy działają, tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o takie pociągi regionalne i podmiejskie, jak to bym powiedział. Natomiast przekręcamy się, przekręcamy się przez całe torowisko i zobaczymy to, co faktycznie nas interesuje w dzisiejszym odcinku, Czyli jak to wygląda? Ja mam przy tym, tym czasie notkę prasową, jak to mniej więcej wygląda. Utrzymane jest kursowanie pociągów i obsługa podróżnych na sześciu peronach Warszawy Zachodniej. Od 19 grudnia koło przystanku Warszawa Ochota wykonawca rozpoczną budowę łącznika pomiędzy podmiejską linią średnicową, a dalekobieżną linią średnicową. Prace obejmują montaż specjalnych ścian typu laser przy nasypie linii średnicowej na wysokości wyduktu kolejowego koło Warszawy Głównej. Następnie wykonane będzie mur oporowy oraz łącznik linii dalekobieżnej. Docelowo powstanie łącznik między teatrami dalekobieżnymi a podmiejskimi. Bezpieczeństwo i zakres prac wymagały strefy bezpieczeństwa, dlatego ruch pociągów będzie zachowany, ale na jednym torze z dwóch torów, torów linii podmiejskiej. Budowa nowych połączeń usprawni planowanie i ruch pociągów podczas dalszych etapów robót na Warszawie Zachodniej. Wprowadzone rozwiązanie zwiększy możliwość organizacji przewozów po zakończeniu inwestycji na linii średnicowej i podczas przebudowy linii średnicowej. Prace w uzgodnieniu z przewoźnikami zaplanowano od 19 grudnia 2022 do 8 stycznia 2022 3. Zmiany w komunikacji obejmują podmiejską linię średnicową. Połączenia w obydwu kierunkach na relacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia będą odbywać się po jednym torze, z wyjątkiem utrzymania dwutorowego połączenia na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion. Część pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostanie skrócona i lub odwołana. Niektóre kursy zostaną skierowane na Warszawę Centralną. E, przez Warszawę Centralną dwutorowe połączenie Warszawy Wschodnia, Warszawa Stadion ułatwi dojazd do metra, e, bo tam jeszcze Pociągi linii SKM i KN. Warszawa Zachodnia zmienia się i zapewnia większe dostępności oraz oczekiwany komfort podróży. Wszystkie plany będą zadaszone, ruchome schody, windy, system dynamiczny, informacji oraz szerokie przejście. Ułatwią dostęp do pociągów, łatwiejsze będzie łączenie podróży z komunikacją miejską. Bezpiecznie zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i system komputerowe. Najsprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Kompleksowo przebudowane są obiekty inżynierii. Kilometry instalacji to, to zjazdy i sieć trakcyjna. Całość, a konkretnie cały projekt na linię średnicową w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia, wart jest około 2 miliardy złotych netto i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dokładnej kwoty tutaj nie mam podanej. A w sumie nawet to byłoby całkiem ciekawe, ale dobrze. To, co nas interesuje dokładnie, to jest to, jak to wygląda. Jeżeli Wam to przełożył z notki prasowej, no to co faktycznie możecie tutaj zobaczyć na ujęciach, na linii dalekobieżnej, ten tor, który tutaj widzicie na dole w wykopie, on został przebudowany już jakiś czas temu, podczas mniej więcej rok temu, podczas tej przebudowy. Jak widzicie, Roz jest, jest tutaj już od tamtego czasu zamontowany. Oczywiście on nie działa aktualnie, jest wyłączony z użytkowania, i dzięki temu tory będą mogły tutaj wyjeżdżać na ten. Podjazd. Mniej więcej na ten tor łącznikowy między dwoma torami linii dalekobieżnej będzie mieć długość około 400 metrów i pokona różnicę terenu wynoszącą 8 metrów, 8-6 metrów, dzięki czemu będzie mógł się połączyć z tym torem. Tutaj ogólnie też wszystkie tory trochę się zmieniają, w sobie, w sobie lekko geometrię, jeżeli chodzi o podmiejskie i dalekobieżne tory, te, które nie zostały jeszcze przebudowane, ale to spokojnie będzie wszystko wyglądać całkiem ładnie. Tu jak widzicie już wyjmują całą ziemię, dzięki czemu nowy tor będzie mógł tutaj zostać ułożony na oczywiście nowym, nowo usypanym Tutaj torowisku, dzięki czemu pociągi będą mogły sobie przejeżdżać pomiędzy jednym a drugim. A tutaj, jak widzicie, przy tym torze, który już jest przebudowany, jest właśnie taka ścianka, zrobiona wcześniej, i tak to będzie, tak samo tutaj, wyglądać w tym miejscu. Po tym miejscu, po prostu ten nowy tor będzie się wzbijać do góry, bo to jest oczywiście całkiem stromy, mimo wszystko, odcinek. Tak, aby pociągi nie miały tutaj problemu, właśnie jest to rozciągnięte aż na 400 metrów. I powstają przez to tutaj te specjalne ściany, aby utrzymać grunt żeby się to nie zmieniało, jeżeli chodzi o statę i Bo wiecie, jedyne czego byśmy nie chcieli Yy, a właściwie ostatnie, czego byśmy chcieli, to jest to, yy, aby coś ty obsunęło, aby były jakieś problemy i aby było coś niebezpieczne, jeżeli chodzi o użytkowaną aktualnie linię. To wszystko musi być zachowane, bezpieczeństwo, więc aktualnie to jest odgrodzone w tym miejscu, aby po prostu jakiekolwiek zmiany w gruncie budowy nowego torowiska nie wpływały negatywnie na aktualnie użytkowaną linię. Dlatego też tutaj tak te to wygląda. Yy, to aktualnie zostało wyłączone, ponieważ właśnie są prowadzone przy wykopie, jak i również przy budowie tych ścian tutaj. Dzięki czemu jest trochę więcej też i na placu budowy, i bezpieczeństwo, że żaden pociąg nie będzie mieć tutaj żadnych problemów. Odcinek sam wyłączony jest tylko i wyłącznie na odcinku Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota tego toru, więc w teorii pociągi mogłyby jeździć na relacji Warszawa-Wawar, Warszawa-Śródmieście, ale aktualnie tak się nie odbywa, bo PKP pewnie stwierdziło, że wyłączmy wszystko to, co by tam przy okazji jeszcze jakieś szyny pominiemy. Tak to wygląda, patrząc z rzutu od boku, jakbyście byli ciekawi. Mniej więcej, no i tak tutaj taki lekki właśnie ten podjazd. To dzięki temu pociągi będą mogły w przyszłości po prostu z pociągu z linii dalekobieżnej średnicy wjeżdżać na tory podmiejskie e, oraz w przyszłości po, z po, wszystkich torów podmiejskich dojechać na wszystkie prawie tory dalekobieżne, wszystkie prawie, bo na pewno ósmy raczej to będzie wykonalne, jeżeli chodzi o aktualny układ torowy. Jeszcze właśnie teraz sprawdziłem, najdalej będzie można dojechać na e, peron tutaj bezpośrednio szósty z linii średnicowej podmiejskiej, a z kolei z dalekobieżnych będzie dało się dojechać właściwie na wszystkie tory dzięki temu łącznikowi, który aktualnie powstaje. I to jest główny element, dzięki czemu w później podczas przebudowy linii średnicowej nie będzie dużych utrudnień. Znaczy będą, ale może aż to mniejsze. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziennik, Tak jak powiedziałem wcześniej, film z Warszawy Zachodniej, główny, pojawi się później, w ciągu miesiąca. A na Wasze komentarze, czy się pojawia w Zakopanem podczas aktualnie użytkowanej linii, powiem Wam, że nie wiem, bo ceny biletów trochę drożeją, a dla mnie to jest wyjazd całodniowy. Cześć!